Dzień dobry Państwu, kwarantanna w Hi-Fi, bo czwartek, godzina 18. Proszę Państwa, w polskiej tradycji kolędy śpiewamy do 2 lutego, czyli do Matki Boskiej Gromnicznej, więc mamy jeszcze trochę czasu. No a kto najpiękniej śpiewa kolędy? Oczywiście górale, w związku z czym rodzina z Zakopanego, rodzina Lubowiczów, którą już Państwo doskonale znają. Po kolei może przedstawię. Nika Lubowicz, znakomita wokalistka. Jakub Lubowicz, pianista, kierownik muzyczny Teatru Roma i w ogóle współautor największych hitów tamtego teatru. I Dawid Lubowicz, pedagog, skrzypek oczywiście, ale widzę tu jeszcze jeden instrument. Tak. Dzisiaj będzie? Jeszcze będzie mandolina, tak. Mandolina jeszcze będzie. No i nasza gwiazdeczka Ala Lubowicz, córka Jakuba Lubowicza. Alusia, lubisz śpiewać? Tak. A powiedz mi, chodzisz do szkoły zwykłej czy muzycznej? Muzycznej i zwykłej. I zwykłej, i muzycznej. A na czym się uczysz grać? Na skrzypcach. Na skrzypcach, czyli tak jak wujek, nie tak jak tata? No tak jak wujek. Tak jak wujek. Dobrze, co dzisiaj usłyszymy? Do kompletu też będzie kompozycje Lubowicza. Tak, tak. Dzisiaj przede wszystkim zabrzmią kompozycje naszego taty Stanisława Lubowicza, a będą też kolędy i pastorałki tradycyjne w naszych opracowaniach. No to dzięki temu, że mamy tutaj rodzinę Lubowiczów, troszkę mniej zazdroszczę, że nie jestem w Zakopanem, bo przed chwileczką oglądałem obrazki z Zakopanego, gdzie pełno śniegu, a u nas plucha. W związku z czym wynagrodzicie mi ten niedostatek. Postaramy się. Porze często bywałem w górach i no i trochę mi tego brakuje. I między innymi oczywiście na koncertach kolęd w Bukowinie Tatrzańskiej. Słuchamy trio, a właściwie kwartet Lubowiczów przed nami. Deszcze błoto, a zimą zamiecie. Tylko płomień zapałki zostanie. Jeden z wielu ogników na świecie. Płonie jedna zapałka. Mały ciepła okruszek. Z mrozem toczy się walka. Ciepła od niego chcesz zyskać. W ciepłych ludzie czekają mieszkania. Żeby pora Wigilii już przyszła. Płonie jedna zapałka. Mały ciepła okruszek. Z mrozem toczy się walka. Ja wygrać mógł.
świecie. Wierzę, że któraś z gwiazdek szczęście mi dziś przyniesie. Przywitaliśmy Państwa wspomnianą już wcześniej kompozycją naszego taty Stanisława Lubowicza, do której tekst napisał Radosław Figura. Była to dziewczynka z zapałkami. A teraz zagramy również kompozycję taty, tym razem do tekstu Kazimierza Józefa Węgrzyna. Kolęda chleba. Okruch chleba ponad naszym stołem, uświęcony trudem, potem i mozołem. Rany już nie bolą, ból już nie doskwiera, gwiazda ciepłym blaskiem świerki już ubiera. Dzieci zapalają świece ponad stołem. Stół jest otoczony, serc przyjaznych kołem. Siano już szeleści pod białym obrusem. Czekamy spotkania z co roku czuwał ponad nami, gdy nas zło otoczy, gdy będziemy sami. Kiedy nas poranią kłamstwem i wrogością, Ty nam pomóż walczyć Twoja. Świeci okruch chleba po trudach i znojach. Święć się imię Twoje i bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Thank you.
To była kolęda Chleba, do której tekst powstał jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, ale myślę, że jest ciągle aktualny, bo niesie ze sobą takie przesłanie. Oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło. I drodzy Państwo, tym razem zagramy pastorałkę tradycyjną, staropolską, którą na warsztat wziął Dawid. I właściwie oparł na takiej swojej kompozycji oberkologii, oberkowej, z Narodzenia Pana. Śpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie pasterzów, co paśli pod dworem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie pasterzów, co paśli pod dworem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd to łuna bije tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd to łuna bije tak miła oku. Słyszeli, zaraz do Betlejem prosto wierzyli. Tam witali przodu Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali przodu Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy. Bo ten Jezus jest niebadany, weźmie nas święty niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus jest niebadany, weźmie nas święty niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Hej! To było z Narodzenia Pana w wersji żywiołowej, oberkowej. I teraz troszeczkę zmienimy klimat. Zaśpiewamy wspólnie z Alicją kołysankę Marii, którą również skomponował nasz tata, dziadek Ali, do tekstu Macieja Pinkwarta. I pozwólcie Państwo, że zrobię teraz maleńką prywatę, ponieważ wiem, że ten koncert ogląda mój synek Adaś razem z mamą Ali, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. I pozwólcie, że zadedykuję tę
kolędę mojemu synkowi Adasiowi. To dla ciebie. Tak na ciebie długo czekałam, przez miesiące, tygodnie i dni. Ale jesteś, kruszynko mała, jak mój synek już pięknie śpi. Łzy obeschły całkiem na twarzy, już weselej jemu i mnie. O aniołkach przez sen znów marzy i gdzieś w niebie zbudzić się chce. Cicho, 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 niech cichutko padają śnieżynki, niech się sen przybliży na palcach, niech laleczki zatańczą walca dla chłopczyka i dla dziewczynki. Cicho, 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 niech przyleci aniołek snów. Niech swój świat zostanie za drzwiami i uśmiechnij się pod powiekami. Śpi, spokojnie śpi, mama jest tu. Jest ci zimno i płaczesz z głodu, bo niedawno przyszedłeś na świat. Jeszcze zaznasz smutku i chłodu, jeszcze tyle tak trudnych lat. Dla mnie jesteś już królem królów, bo ja pierwsza już ciebie znam. Ale zaznasz tak wiele bólu tam wysoko, gdzie zajdziesz sam. Cicho, 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 niech cichutko padają śnieżynki, niech się sen przybliży na palcach, niech laleczki zatańczą walca dla chłopczyka i dla dziewczynki. Cicho, 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 niech przyleci aniołek snów, niech zły świat zostanie za drzwiami i uśmiechnij się pod powiekami. Spokojnie śpi, mama jest tu. Do mnie we śnie zrobię pałac z naszej stajenki. Z mamą nigdy nie będzie ci źle, tylko trzymaj się mamy za rękę. Mama bronić cię będzie przed złem i cichutko zaśpiewa piosenkę, by jak kołdrą otulić cię snem. Cicho, 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 niech cichutko padają śnieżynki, niech się sen przybliży na palcach, niech laleczki zatańczą walce dla chłopczyka i dla dziewczynki. Cicho,
cicho, niech przyleci aniołek snów. Niech zły świat zostanie za drzwiami i uśmiechnij się pod powiekami. Śpi, spokojnie śpi, mama jest tu. Śpi, spokojnie śpi, mama jest tu. I drodzy Państwo, przyszedł czas na kolejną kolędę tradycyjną. Tym razem w moim opracowaniu. Będzie to W żłobie leży, ale potrzebuję 10 sekund, żeby się przeinstalować do fortepianu. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Posłany jest nam dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Chwała na wysokości. I drodzy Państwo, wracamy znowu do autorskiej kompozycji naszego taty. Z tą właściwie piosenką świąteczną wiąże się pewna anegdotka, której
nie omieszkam tutaj nie opowiedzieć, więc właściwie ją opowiem. Jak była pandemia i był lockdown, zaczęło się w marcu, więc no marzec, kwiecień, maj, chyba czerwiec, 3 miesiące pamiętam, że siedzieliśmy w domach. I w okolicy świąt wielkanocnych zadzwonił do mnie kiedyś Kuba i mówi: słuchaj, nie wiem, co już mam zrobić, ale u nas codziennie w domu po 100 razy idzie nagranie Dziwny kraj. I Ala ciągle to śpiewa, już nauczyła się twojej solówki i no po prostu nie masz wyjścia, zawsze musisz śpiewać to samo solo. No i właśnie tak dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że będę umiała zaśpiewać to moje solo pierwsze, które jest na płycie. A że to był okres wielkanocny, tutaj piosenka bożonarodzeniowa, no to tak właśnie się tutaj potoczyły losy. No i cóż, nie będę już dłużej mówić, tylko po prostu Państwo posłuchajcie, o co tutaj chodzi. Dziwny kraj. Ludzie w tamtym dziwnym kraju owce zimą wypasają. My się zimy nie boimy, pójdźmy i my. Gwiazda ogon ma ze złota, jakaś dziwna to robota. Nad stajenką w Betlejemie gwiazdka drzemie. A w stajence same dziwy, Pan Bóg mały, lecz prawdziwy. Rączką macha nam ze sianka od poranka. Przyszło zewsząd mnóstwo luda, bo zobaczyć chcą, że cuda Józef kija trzyma w dłoni, wstępu broni. Maria sława w tym połogu, niemal duszę daje Bogu. Leży cicho w ciemnym kątku przy dzieciątku. Weszło skromnie trzech pasterzy, król murzyński zęby szczerzy. Inni mędrcy przemawiają, złoto dają. Jezusa nim okrywa, a my też choć mało mamy, wszystko damy. Niech dziecina się ucieszy, gdy dorośnie świat rozgrzeszy, choć przez mękę przejść mu trzeba tam do nieba. Ci, co w domu pozostali, choćby komrze przywdziewali, chociaż gloria wyśpiewują, niech żałują. My do domu wnet wrócimy, jeszcze tylko zatańczymy. Jezus przecież się zaśmieje w tym Betlejem. Gwiazda idzie spać powoli, a Maryję wszystko woli. Józef kijem nas wygania do wracania. Józef będzie pierwszy święty, jemu damy więc prezenty. Niech je rozda swej rodzince przy choince. W domu drzewko ubierzemy, wszyscy wokół usiądziemy i weźmiemy się za ręce, jak wstaje. Będzie Jezus i Maryja, święty Józef złapie kija, żeby każdy zapamiętał, że są święca. To był właśnie Dziwny kraj. Kompozycja Stanisława Lubowicza z tekstem Macieja Pinkwarta. No i teraz, drodzy Państwo, znowu zostaniemy przy autorskich kolędach. Właściwie przy jednej. Zagramy teraz kołysankę Marii z pod tytułem Ciemna noc nad Betlejem, do której tata napisał i muzykę, i słowa.
mroku śpi cały świat. Tylko gwiazda na niebie pasterzom daje znak, że pośród nocnej ciszy w stajni narodził się Bóg, by zbawić cały lud swój, by dzielić trud i ból. Śpi, synku mój, śpiewała matka dzieciątku, nie płacz już, nie, jeszcze wylejesz dość łez, leżysz w żłóbeczku, choć jesteś królem nad królem, nie masz bogactwa, bo tak chciał ojciec twój. Dziękujemy Ci, Jezu, żeś narodził się dziś. Chcemy być Twymi dziećmi, przez życie z Tobą iść. Śpieszmy więc do stajenki, złożyć Ci, Jezu, hołd. Z radością zawołajmy, Gloria witaj nam. Jeszcze wylejesz dość łez, leżysz w żłóbeczku, choć jesteś królem nad królem, nie masz bogactwa, bo tak chciał ojciec twój. Dzieciątku, nie płacz już, nie, jeszcze wylejesz dość łez, leżysz w żłóbeczku, choć jesteś królem nad królem, nie masz bogactwa, bo tak chciał ojciec twój. To była Ciemna noc nad Betlejem, właściwie piosenka tytułowa z naszego albumu świątecznego, który został wydany w 2016 roku. A teraz, drodzy Państwo, znowu zmienimy klimat, ponieważ ja, szczerze mówiąc, nie potrafię się ograniczyć chyba tak tylko i wyłącznie do jednego gatunku muzyki, bo uważam, że jest po prostu to tak szerokie bogactwo, że sięgam po prostu po to, co jest mi bliskie. Mam tutaj na myśli folklor góralski, bo jak pan Tadeusz wspomniał na samym początku, pochodzimy wszyscy ze Zakopanego, więc no nie mogło zabraknąć kolędy góralskiej. Będzie to kompozycja Wacława Geigera do tekstu Anieli Gut-Stapińskiej. Wacław Geiger był wybitnym kompozytorem, dzisiaj już nieżyjący niestety, i był również pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karłowicza w Zakopanem, którą zresztą my
ukończyliśmy na naszym pierwszym etapie nauki. Kany ześ Jezusie malutki. Kany ześ Jezusie malutki, coś się narodził na ścianku, zmarznięty okrutnie calutki. Kany ześ Jezusie malutki, bosymi nóżkami przyleci, kosulce bielućki jak ścieżek, jak gwiazdka na niebie zaświeci, bosymi nóżkami przyleci. Zajrzę bez okna do chatek, jarzą się ognicki lenitek, radości tylo śród dziadek. Zajrzę bez okna do chatek. Thank you.
Schylam się wirby przed rozmem, przed błazą dziecinną w tą chwilę. Kakroci to dziecię wielmocne. Schylam się wirby przed Kanyzes Jezusie Malutki. I drodzy Państwo, pomalutku zbliżamy się do końca. Chcielibyśmy na koniec zagrać dwie kolędy tradycyjne wspólnie z Alicją. Pierwsza z nich piękna i wzruszająca, mizerna, cicha.
ten oto sposób dotarliśmy już do prawie samego końca. Na zakończenie zagramy równie znaną, myślę, wszystkim Państwu kolędę Gdy się Chrystus rodzi. Nieco inną w klimacie oczywiście niż Mizerna cicha. Jest to kolęda bardzo radosna. A korzystając jeszcze z okazji, chciałabym życzyć Państwu tego, żebyśmy nie zgubili i nie zapomnieli o tym, co się wydarzyło w sumie 3 tygodnie temu. To przesłanie wielkiej radości, pokoju przede wszystkim i miłości nieśmy cały czas, bo to nie jest tak, że święta się kończą i już zapominamy, chociaż niestety w dzisiejszych czasach ten pęd nie sprzyja jakiejś większej refleksji. W każdym razie życzę Państwu, wszyscy myślę, że życzymy dużo radości, miłości, pokoju i spokoju. Przychodzi ciemna noc w jasności, promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Trzód swym strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel wszego świata, Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Słodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Dziękujemy bardzo, bardzo dla pani tutaj kwiatki, dla dwóch kobiet. Panom bardzo, bardzo dziękuję. No i drugi raz był, ale mam nadzieję, że nie ostatni, że się spotkamy jeszcze niedługo, bo jestem zachwycony. Myślę, że państwo także. Przed państwem wystąpili Nika, Ala, Kuba i Dawid Lubowiczowie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień w czwartek. Dobranoc państwu. FDC.